inwestycje przechodzą pewne przemiany, ponieważ w okresie przedakcesyjnym mieliśmy możliwość pozyskania funduszy europejskich, ale warunek był tylko na ciągi wschód-zachód. Po akcesji do Unii Europejskiej mieliśmy już większą swobodę wykorzystania. Niemniej jednak generalnie koncentrowaliśmy się na sieci TNT, czyli głównych szlakach kolejowych. W tej chwili na tych podstawowych liniach inwestycje powoli będą dobiegać końca i niedługo zobaczymy już efekty. Natomiast powstaną wąskie gardła na liniach łączących, czy też właśnie na bocznicach kolejowych. I obecna perspektywa unijna powinna być wykorzystana również do tego, ażeby poprawić stan techniczny tych linii łączących. Na bocznicy nie liczy się prędkość, ale liczy się nacisk na oś. A zatem potrzebujemy działań koordynujących parametry techniczne infrastruktury z punktu widzenia przewoźnika. Mamy w tej chwili już realizowane z perspektywy unijnej 2007-2013 tak zwane projekty multilokalizacyjne. Czyli nie modernizujemy całych ciągów linii kolejowych, ale na przykład instalujemy sygnalizację na przejazdach kolejowych w wielu miejscach albo wymieniamy same rozjazdy na wielu stacjach, żeby poprawić ich stan techniczny. Tego typu projekt jest również idealny w zastosowaniu do odbudowy czy też budowy bocznic kolejowych tam, gdzie istnieje taka potrzeba i uzasadnienie.